Cześć kochani, witajcie w świecie Toka Life World. Zapraszam Was do wspólnego budowania w najmniejszym, najbardziej skromnym domku w świecie Toka Boka. Mamy tutaj tylko 4 małe pokoiki, a w środku nich zamieszka fanka króliczków. Obok fanka uroczych myszek, do tego fanka jeszcze świnek, no i wielki fan misiów koala. Zaczynamy zabawę. Będą to tęczowe pokoje. Zacznijmy sobie najpierw od kolorów ścian. Tutaj na pewno musi być to kolor różowy. Dla misia koali damy, wiecie co? Chciałabym coś egzotycznego. Jakieś na przykład zielone liście. Dla myszki za to dajmy coś niebiesko-szarego. No i na koniec dla królika biało-szare ściany. Zobaczcie, wszystko jest już przyszykowane. To zaczynamy od pierwszego pokoiku. Tutaj będzie egzotyka. Misie koala mieszkają przecież w dalekiej Australii, więc bym chciała coś fajnego tutaj, związanego z roślinami. To łóżko zajmuje praktycznie całą przestrzeń, no ale słuchajcie, no trudno. Taki jest rozmiar pokoiku, tutaj jest nasz bohater, niech on wyjdzie może przed nami. Ja tutaj zrobię jeszcze zasłonki. Co do oświetlenia, dajmy coś fajnego, coś takiego egzotycznego, może znajdziemy, o, tego oto kaktusa, fajnie się prezentuje. Koniecznie chciałabym, aby w pokoju pojawiły się pomponiki i mnóstwo roślin. Oczywiście pomponiki muszą być w kolorze zielonym. Wszędzie tutaj dookoła będą wisiały, przy łóżku, w oknie, na różnych wysokościach. I do tego jeszcze zwisające roślinki, no i również takie stojące. Wiecie, aby tutaj powstała nam taka mała dżungla. Dodajemy jeszcze palmy. Jeśli chodzi o kwiatki, to wiszących mamy tutaj dosyć sporo. O, zobaczcie. Mamy i paprotki, i takie nieco mniejsze jeszcze kwiatki dorzucamy. Gdzieś tutaj widziałam jeszcze więcej takich wiszących. O, to mi się jeszcze bardzo podoba, ale wiecie, co najbardziej by tutaj pasowało? To drzewo tutaj z takimi półkami, idealnie. Wygląda mega egzotycznie, wygląda mega pięknie. Zobaczcie, misiu jak się pięknie prezentuje. Może wskoczyć na drzewo i spać na różnych wysokościach, albo po prostu może siedzieć tutaj z naszym właścicielem. Na koniec jeszcze jakiś dywanik i może jakiś fotelik. Dywanik damy tradycyjny, taki zielony, są to takie zielone listki, myślę, że będą ok się tutaj prezentować, a coś, na czym będzie można usiąść, albo weźmiemy sobie poduszeczki, o, albo ten fotel, to jest idealne miejsce i do tego jeszcze jakiś mały zielony stoliczek, może o, postawimy go z tej strony, a na tym stoliczku dajmy coś do zjedzenia. Dajmy egzotyczne owoce. Tutaj musimy dać ananasa, obok kawałek arbuza bym chciała i jakiś soczek jeszcze w kartoniku. No i teraz wygląda przepięknie. Na koniec jeszcze kilka egzotycznych kwiatków w doniczce. Taram, taram, taram! Pierwszy pokoik skończony! Mamy to! Zobaczcie, pokój dla misia koali, egzotyczny! Prezentuje się super, ale przejdźmy obok. Tutaj będzie pokoik różowiutki. Zróbmy zatem różową sypialnię. Potrzebujemy jakieś fajne różowe łóżko. Myślę, że to będzie idealne. I może jeszcze damy jakieś mebelki różowe. Zobaczmy, co my tutaj znajdziemy. Różowe albo takie bardziej, bym powiedziała, tęczowe. Chociaż tutaj mamy takie uszy, ale to nie jest dla świnki chyba. Więc damy sobie taki regał. Obok damy sobie różową szafkę, która chyba była tutaj gdzieś na samej górze. O, właśnie, ta szafeczka. Pomiędzy tym wszystkim jeszcze jest łóżko. Czy znajdziemy fajny obraz? Jest obraz, co prawda, z papugą, ale będzie tutaj nam pasować. Niestety nigdzie świnki nie mamy na obrazku. Mamy takie różowe za to jakieś plamy. Może je tutaj damy, będą fajnie się prezentować, chociaż nie za bardzo je tutaj widać. Teraz dywanik różowy, jaki jest dostępny? Oczywiście gigantyczne różowe serduszko, które stanie tutaj na samym środeczku. Co nasza bohaterka tutaj przyniosła? Oczywiście ma świnkę i tu ma jeszcze świnkę, postawimy ją sobie tutaj na półeczce.
potrzebujemy chyba jakieś poduszki, aby nasza świnka mogła na nich sobie siedzieć albo leżeć. Chociaż możemy wziąć takie łóżeczko słodziutkie dla naszej małej świnki, która już od razu chyba zasypia. Możemy wypełnić jeszcze tutaj przestrzeń różowymi rzeczami. Jakieś może, o, zabawki. Mamy tutaj świneczkę różową. Tajną kopertę możemy postawić. Oczywiście różowe kwiatuszki. Poszukajmy jakiś różowy fotel. Mamy coś takiego zwisającego, ale to chyba nam się nie zmieści, więc damy sobie takie oto krzesełko. Mamy pomponiki, oczywiście, że są w takie w kolorze różowym, będą wisiały na różnej wysokości. Pomponiki zawsze nadają fajny klimacik, więc dokładamy je z jednej i z drugiej strony. Nie możemy zapomnieć jeszcze o oświetleniu. Prawie bym go tutaj nie umieściła. Mamy taką lampeczkę, ale czy znajdzie nam się tutaj jakiś stoliczek malutki, najlepiej biały albo różowy. Może weźmiemy taką kolumnę i na tej kolumnie ustawimy sobie lampeczkę, tą różową, z takim wielkim kloszem, o, która będzie tutaj za naszym łóżkiem. Teraz jak zatwierdzimy, ją zapalimy, to daje nam przepiękne światełko, różowy pokoik wygląda bosko. Tylko brakuje mi jeszcze jakichś dodatków, dajmy może jakieś roślinki. Tutaj mamy taką palmę, fajnie wygląda, tak egzotycznie. I oczywiście jest w kolorze różowym. Tutaj mamy coś fajnego. Co prawda nie jest tu świnka, tylko wygląda jak lama, ale pasuje, bo ma kolor różowiutki. Kolejny kwiatek może z tej strony przy flamingu. Dorzucam jeszcze plecak, no i teraz jest już gotowe. Zobaczcie na to, różowy pokoik dla świnki wygląda przepięknie. Obok różowy już tutaj nie wystąpi, tutaj będzie kolor taki szaro-niebieski dla myszki. Zobaczmy, co my tutaj możemy znaleźć. Na początek jakieś łóżko. Co prawda widzę tutaj bardziej koty i pieski, ale mi się to podoba. Teraz stoliczek, który obok stanie. Myślę, że te dwa będą pięknie się prezentować z takim fajnym jakby obrusem. Czas teraz na resztę mebli. Co nam tutaj będzie najlepiej pasować? Musimy sobie to wszystko dokładnie przejrzeć. Koty i psy nie pasują, takie pokoiki już były. Dajmy może jakąś szafę, może tę w kolorze niebieskim. A obok szafy jakieś półeczki. Czy znajdziemy takie w kolorze niebieskim? Proszę, by były. Są! I zrobimy je w ten sposób, że będą nam wystawały tutaj z tej szafy jakby. Trzy takie półeczki wyglądają superowo. Nie możemy zapomnieć jeszcze o zasłonkach, no i o obrazku. Tutaj mamy obrazek z myszką, który idealnie będzie do nas pasować. Zasłonki damy takie błękitno-fioletowe z jednej i z drugiej strony. No i teraz musimy ozdobić jeszcze tę ścianę. Może dajmy takie śmieszne naklejki. O, tutaj wszędzie je poobklejamy dookoła. Teraz czas na oświetlenie. Co nam tutaj najbardziej będzie pasować? Coś może w stylu takich gwiazdeczek? O, one mi się podobają. Tutaj będą fajnie się prezentować. A co do ozdoby, chyba musimy dać pomponiki. Tylko, że te w kolorze niebieskim. Ponieważ myszki, te, które tutaj mamy, są takie niebiesko-szare. Więc damy tych pomponików jeszcze nieco więcej. Gdzie możemy sobie odpocząć? Dajmy jakąś kanapę albo fotel. Podobają mi się te dwie pufy. Idealnie się tutaj prezentują. Potrzebuję jeszcze jakiś dywanik. Myślę, że ten będzie ok. No i teraz czas na dodatki. Może znajdziemy tutaj jakąś fajną skrzynię. Niestety nic nie ma takiego ciekawego w tym kolorze. Możemy sobie dać taką paczuszkę jedynie tutaj. Poszukajmy jakiś myszek. Jest myszka, nawet w kolorze niebieskim, idealnie tutaj pasująca. Dorzućmy jeszcze może gitarę. O, do tej torby nam nawet wskoczyła. Tutaj możemy dać jakieś slajmy do robienia. Jeszcze jedna maskotka. A tutaj, ups, nie, ten domek jest za duży, ale może ta trampolina.
Ona wygląda okej, okay, mega mi się podoba. Dajmy tutaj jeszcze łapacz snów, który pomoże nam zasypiać. Kilka jakichś takich akcentów. I jeszcze na tych stoliczkach przydałyby się lampki nocne. Coś niebieskiego oczywiście, tylko co nam tutaj będzie pasować najbardziej? Czy znajdziemy coś? Jest niebieskiego. Jedna lampka i druga. Uwaga, uwaga, kładę ją na stolik, zatwierdzam. Ta-dam, ta-dam. A oto nasza bohaterka. Ona ma jeszcze tutaj myszkę do postawienia, no to połóżmy ją może z tej strony. Ta myszka będzie skakać, zobaczcie jak pięknie. Tę postawimy na półeczce. Koszyczek sobie możemy tutaj stąd usunąć. No i mamy to. Zobaczcie, jaki przepiękny niebieski pokoik dla myszek. Wygląda przepięknie. No i na końcu nam został pokoik dla króliczków. Nie powinno być trudno, ponieważ tutaj mamy jakieś takie króliczkowe mebelki. Mamy taki regał, który świetnie nam tutaj będzie pasować. Mamy również taką nieco mniejszą szafę. Tylko do tego teraz jeszcze łóżko. Łóżko najlepiej, aby było również takie malutkie, ale jasne. To mi się chyba najbardziej podoba. Chociaż przy tym regale wygląda naprawdę na maluteńkie. Jeśli chodzi o dywanik, damy coś takiego. W oknach oczywiście zasłonki, tylko że tym razem wybiorę te w kolorze jasnym. O, w ten sposób je powiesimy. Dodajmy może nieco bardziej szarego koloru. O, tutaj na ścianach będzie piękniej się nam prezentować, szczególnie tutaj dla naszej bohaterki i bohatera. Ta-dam, ta-dam, króliczki ustawiamy sobie na półeczce. Zobaczcie, ile tutaj jest tych króliczków. Nawet jest jeszcze strój jakiegoś króliczka, aby można było sobie usiąść. Dajmy jakąś fajną kanapę albo fotel. Co nam będzie najlepiej pasować? Może ten wiszący fotel? O, tutaj z tej strony. Dla małego królisia dajmy jakieś miejsce, aby mógł sobie poleżeć i pospać. Chyba znowu damy taką oto tutaj jakby kołyskę, czy też łóżeczko, stoliczek albo obrazki. Co nam tutaj będzie najlepiej pasować? Dajmy jakieś takie, o, zwykłe obrazki, jeden z tej strony. Dorzućmy jeszcze kilka roślinek, jakichś takich jaśniejszych, które będą pasować. Może ta roślinka w tej doniczce, do tego kaktus. Możemy dać kilka jeszcze takich kwiatków w tych doniczkach. Ten tutaj kwiatek będzie idealnie pasować również. Więc zróbmy sobie taką kompozycję. Słuchajcie, chwila, moment i pokoik praktycznie jest już gotowy. Dorzucam jeszcze ostatnie dodatki. Chyba tutaj żadnego króliczka niestety takiego jasnego nie znajdę. Ale czegoś mi tutaj jeszcze brakuje. Może pomyślimy nad zmianą ściany? Może powinna tutaj być jakaś inna tapeta? Może taka cegła? Chyba lepiej by pasowała. Albo coś takiego jasno-różowego. Zobaczcie. Czy teraz ten pokoik wygląda lepiej? No chyba tak, zdecydowanie lepiej. Te kolory jakieś tak lepiej tutaj pasują. Dorzucę jeszcze kilka pomponów. Oczywiście, że tak, bez pomponików nie może się obejść, chociaż może zamiast pomponików damy coś takiego, taką jakby girlandę. No i mamy to, zobaczcie, tak się prezentują cztery przepiękne pokoiki. Jestem bardzo ciekawa, w którym pokoiku Wy chcielibyście zamieszkać, no i oczywiście z którym zwierzakiem. Wybieracie pierwszy pokoik, gdzie mamy misie, koala i tego fantastycznego chłopaka, który ma nawet czapkę z uszami miśka koali. Czy też może wybieracie różowy pokoik, gdzie mieszka ta dziewczynka, która kocha wszystkie świnki, przepiękne i różowe świnki z całego świata. Może przechodzicie obok do niebieskiego pokoju, gdzie mamy myszki, które tak oto się prezentują, w tym jedna szalona myszka, która cały czas skacze na trampolinie. Zróbmy miejsce jeszcze dla naszej bohaterki, niech ona sobie też poskacze. No chyba, że wybieracie ostatni pokoik, gdzie mamy króliczki i tego oto naszego bohatera. Zobaczmy, jak on w ogóle wygląda. Tak się prezentuje, zobaczcie na to. Możemy go przebrać, a niech będzie, zobaczcie na to. Może teraz być różowym króliczkiem, albo może być jeszcze szarym królikiem. To już zależy od tego, w co chcecie go ubrać. Dzięki wielkie, że byliście razem ze mną. Dzisiaj tęczowe pokoje w
troszeczkę innej wersji, ale cztery różne style. Dzięki wielkie! Pozdrawiam Was serdecznie. Pa, pa!